Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, tu zagrajmy w Gothic 2 Straż Miejską, yeah, witam was w kolejnym odcinku, już jesteśmy paladynami, a raczej bardziej rycerzem jestem z tego co mi się wydaje, postać 9, paladyn, a nie, jednak paladyn, dobra, sorry, jestem paladynem, udało nam się w ostatnim odcinku zdobyć awans i teraz mamy questa, musimy nasz kozacki swordzik, nasz mieczyk tutaj sobie pobłogosławić, niestety brakuje mi, żeby go nosić i tak dalej, i tak dalej. Punktów nauki również brakuje, żeby się nauczyć siły, więc ogólnie lipa. Ale tak, pójdziemy spróbować dalej dokończyć nasze zadanie z tym łowcą głów, z tym gościem, co odcina główki. Podobno teraz powinniśmy udać się do... O, drzewo mnie tu bloczy. O, shit, to złe drzewo. Powinniśmy udać się do chyba ziomka, do Izgarota. Nie wiem, który ten cwaniak był tym ziomkiem z biura śledztwa. I mamy tam mu powiedzieć, że udało nam się odkryć kryjówkę tego truciciela, czy jakoś tak. Nie mam pojęcia do końca, o co chodzi, bo ktoś mi napisał w komentarzu, w ogóle strasznie się rozpadało. Mam nadzieję, że nie będzie słuchać szumu na nagraniu deszczu, bo deszcz taki niedobry. Zobaczymy, co jest Garot. O, znaleźliśmy siedzibę mordercy, a w środku zmasakrowane zwłoki, a także głowy poprzednich ofiar. Mój nowicjusz cię zaprowadzi. Właśnie, o to hej, chodziło. Ty. Hej ty, zaprowadź mnie. Nie, ty mnie nie zaprowadzisz, okej. Okay. Może ty mnie zaprowadzisz? Zaprowadź mnie do siedziby mordercy. Za mną. Okej, okay, więc widzicie, jednak coś się podziało. Okej, okay, fajnie. Będziesz biegał w koło stoła teraz, no super. Wystarczyło na niego chycnąć i przebiec. Dobra, świetnie. Dobra, już nie chcę chycać. Więc udało się znaleźć kryjówkę, czyli jednak tam cwaniak miał rację któryś. Kurde, dlaczego ja nigdy nie mogę zapamiętać waszych ników, żeby was tutaj pozdrawiać za to, że im pomogliście. Przepraszam. Chyba od dzisiaj sobie zrobię taką karteczkę specjalną, przykleję na monitorze i będę zapisywał sobie ludzi, którzy mi pomogli w, pod odcinkami w różnych sprawach i będę pozdrawiał na odcinosach. Dobra. Lecimy w takim bądź razie i przy okazji opowiem wam kawał, suchar, jak nazywa się pociąg do Zakopanego? Nekrofilia. Oczywiście to jest suchar stary jak świat, ale jeśli ktoś jeszcze nie słyszał pociągu do Zakopanego, to mam nadzieję, że teraz usłyszał dobrze i że będzie mu się spodoba właśnie, no. Także pociąg do Zakopanego, nekrofilia, pamiętajcie. Oczywiście, ten suchar, ja już go pamiętam sprzed wieków dosłownie. Że on był, istniał i w ogóle, tylko oczywiście, czy tu są, tak, tu są poszukiwacze, którzy biją Grega, okej, okay, no mniejsza. Także, no mam nadzieję jeszcze, że po drugie, że tego suchara nigdy nie wziąłem, nie opowiedziałem na odcinku już, bo naprawdę ciężko znaleźć jakieś dobre, nowe sucharki, wiecie? Jednak czasami te sucharki się mogą powtórzyć, więc jeśli kiedyś usłyszeliście go z moich ust, to przepraszam, ale wiecie, no ciężko naprawdę czasami, żeby to było takie oryginalne. Ale wiecie, no już mniejsza, nie będę marudził, biegniemy przez las, tu są wilcy. Wilcy trzeba pokonać wilców. O, nie, nie chcę być nowicjusza, chcę wilka. Double kill, pięknie, yeah. Toż to triple prawie, bo jeszcze jeden wilczek na początku. Dobrze, więc lecimy dalej, tutaj będzie cieniostwór właśnie, no to będzie ciekawe. Lepiej się zapiszę, bo szkoda, żeby ten nowicjusz umarł. A zając moje szczęście, to koleś zejdzie na strzała. A nie, dobra, ja biję całkiem fajny damage. Dobra, cieniostwór się na mnie rzucił. Czy on mi nic nie zadał? Okej, okay, cieniostwór nawet mi krzywdy nie zrobił. To mi się podoba. Ten w ogóle gdzieś biega po skałach. Tej, no widz już jak się odpalił, biedak. Lata wszędzie. Jakiś no-clipa sobie wpisał i lata teraz, kurde. Dobra, krwiopijco, jebcie tam. O, pierwszy, drugi. Nie, no widz już miksuje, nie? Trzeba się, chyba nowicjusza trzeba się pozbyć, bo mi właśnie moją pętę zabił. Jest ork. Cześć, orku. Orks... O, shit, jaki dojcze tutaj. Spacher? Jak on się nazywał? Ork Spacher. Niczego tu nie znajdę. Spicher, nie wiem jak się czyta niemieckie literki. Niemiecki jest zły, nie zmuszajcie mnie do tego, żebym próbował niemieckiego używać. Spacher. Spachler. O, to jest ten, koleś na budowie, lata z szpachlą i buduje. To taki ork jest. Ork budowniczy, wszystko proste, Robin Skateboard, logika najlepsza, wof. Aha, tu jest kryjówka tego trollolola. Tutaj ogólnie w podstawce, znaczy w zwyczajnej wersji goticzka są bandyci. A tutaj zrobili kryjówkę łobuza. No to spoko, całkiem fajnie. I przy okazji coś ją zaekspiłem. Cieniostwór, ork, to zawsze jakiś ekspor. A nie. Tutaj pamiętam, że to trochę krótsza była droga. Znaczy się, że ta jaskinia chyba była trochę bliżej, ale może mi się wydaje. Myślę, że mi się wydaje, że tak jest rzeczywiście. Oczywiście nie wiem, po co zmieniam tą kamienną tablicę, jak i tak jej nie wykorzystam, ale
Robin skateboard, proszę Państwa, wszystko zbiera. Patrzę za okno, bo ten deszcz tak sobie szumi. Nie, ale chyba nie powinno być go słychać. Chociaż możliwe, że rzeczywiście ta kryjówka tak była zrobiona. No dobra, mniejsza z tym. Mam nadzieję, że nowic już nie okaże się gościem, który odcina głowy i że za chwilę mi nie przesadzi, czy coś. A się okaże, że nowicjusz był cwany i mnie wyprowadził w las. Jesteśmy na miejscu, proszę się rozejrzeć. Widok jest przerażający, wracaj do miasta. Okej, czyli nowicjusz jednak nie okazał się bandito. Okej, co to jest? To są jakieś skrzydła? Ty, skrzydła demona normalnie. Czekajcie, muszę to zrobić. Teraz do tyłu. No, trochę za daleko. Siedny ga! Ustaw się, o! Patrzcie na to. Muhohoho, jestem demonem. A czekajcie, jeszcze lepszy efekt zrobimy, gdy zrobimy tak. I teraz zrobimy dropsa. I teraz. Nie, stój. No, powiedzmy coś takiego. Muhohoho, jestem demonem ze światów. Przyszedłem cię zjeść. Zabiorę twój procesor i kartę graficzną. I nigdy nie obejrzysz Robina. Hohohoho. Dobra, nie, żartuję. Dziennik zbrodniarza. Zbrodniarz wojenny. Tego jak tutaj. Nóżki. Nóżki, fajne stópki, fajne palce. Dobra. Aha, on tu ma głowę, a tutaj ciałko. O, jakie fajne krzesełko. Oj, shit, ty, co się temu stało? A, dobra, już nic. Miał jakąś dziwną czaszkę na początku. O, widzicie, co z tą czaszką się stało? Jaka zbuksowana, taka długa strasznie. A jak pójdę z boczku? A nie, dalej jest dziwna. Okej, never mind. Coś dziwnego jest z tym kostkiem. Trochę się cykam. Okej, mam oczywiście stół alchemiczny. Zobaczymy, czy coś mogę zrobić ze stołu. O kurde, mogę miksturki normalnie robić. Hej, nie no, oczywiście nie mogę. A tytoń mogę na przykład sobie strzelić? O, mogę sobie łodyżkę przekształcić. Zwinąć skręta. Smoke the weed every day. Don't smoke the seed. No way. Okej, jest dziennik zbrodniarza. Dziennik zbrodniarza na końcu JP2. O nie, sorry, bo mi wyłączą filmiki. Nie, dobra, koniec, bo tu się odpalę za chwilę. Dobra, dziennik, strona pierwsza. Dałem wszystkie mutageny. Kolejny eksperyment będzie dotyczył metabolizmu. Mutageny działają, ale powodują dziwne zmiany na skórze. Ropiejące otwarcia, wygląda na to, że żołądek stał się nieszczelny. Muszę ich zabić, zaczynają się martwić i wygrażać. Martwić i wygrażać chyba. Dobra, never mind. Więc, let's go do Puerto Rico. Dzielnica portowa, zobaczmy. W ogóle dziennik leżał idealnie na stole. Czy ten nowicjusz debil nie mógł go wziąć po prostu i odnieść? I tylko ja musiałem tam biec po ten dziennik specjalnie. Idziemy zobaczyć, co na to jest Garot powie. Czy koleś jest? A, no i pod ostatnim odcinkiem, kurde. Bo ja myślałem, że to arbiter jest, a to są arbeiter. Arbeiter, a arbaj to jest praca po niemiecku. To jest pracownik po prostu, tylko że nie przetłumaczony. Więc były śmieszki, heheszki pod ostatnim odcinkiem. Widziałem, że się wszyscy śmieli z moich arbitrów. To są arbeiterzy, czy jakoś tak. No wiadomo, Arbach Mach Frei to był ten napis nad Oświęcimiem chyba. Który właśnie mówi, że praca uszlachetnia i Arbeit właśnie, że praca, no i wszystko proste, a ja oczywiście pomyliłem wszystko i myślałem, że to są kolesie, którzy komentują mecze i ich wysłali na roboty do statków, bo tak słabo komentowali i wszystko proste. Tadam! Robin skateboard po raz kolejny, moja cudowna logika. Ty opowiada takie rzeczy, no właśnie, chyba Robin tak opowiada. Aha, dobra, czyli dziennik zbrodniarza, na nic mi się nie przyda? Okej, koniec i nowicjusz. Koniec? Niestety, tak. Okej, czyli co w tym dzienniku jest? No jest tylko, że są te dziennik, ma, że tam metabolizm i inne pierdoły. Dobra, zobaczmy, co nasz dziennik normalny mówi. Znalazłem siedzibę mordercy, warto się tam rozejrzeć. No to właśnie to zrobiłem. I co teraz? Nie mam pojęcia. Dobra, zobaczymy, czy może nasz przełożony nam coś powie więcej. Albo Halvor może? Nie wiem, dobra. Znaczy, no nic nie widziałem więcej w tam, poza tymi dziwnymi skrzydłami, dwoma stołami chyba. Tym krzesłem dziwnym. Nie wiem, mogłem się tam trochę lepiej rozejrzeć, bo znając mnie to przegapiłem coś bardzo ważnego, ale chyba chodziło głównie o dziennik, tak? Okej, zobaczymy André. Niestety André również nie powie. Możemy iść również jeszcze do portu. Nie, chowaj tę kosę przez E, bo E na końcu, tak. Dobra, do Kimy, żebym ma... Dobra, Jezus, po co ja to robię? Przecież mam pierdyliard wszystkiego. Zniesie sobie niebieskiego bzu chociażby i sobie tutaj machnę do Porto. Pójdę sobie do tego Halvora, zobaczymy, czy coś więcej się dowiem. A jak się niczego nie dowiem, to będę musiał szukać winnego. Nie mogę się zajmować wszystkimi. Okej, okay, Halvor, czy coś mi powiesz ciekawego na temat dziennika? Nie, oczywiście. Okej, okay. Ale chwila. Taki dziwny typo, to przecież siedział ten tutaj z tyłu, tak? Czy on nie był już związany w jakiejś sprawie?
Edda, cześć Edda. Chodzi mi, wiecie, o tego ziomka, co mieszka w tej chacie tutaj. Tylko czy uda mi się tam przeskoczyć? O, świetnie, hycnąłem, super. Tutaj siedzi sobie taki ziomuś w chacie. I zobaczymy, czy Ignaz... Ignaz, to ciebie szukam? Niestety nie. Cholera, no najbardziej mi pasowałeś do gościa, który jest jakiś zamieszany w dziwne sprawki. No, czyli jednak to nie on. Okej, mamy mały problem w takim bądź razie. Nie mam pojęcia, gdzie szukać winnego. No bo mam dziennik. Chyba jeszcze się cofnę, wiecie, tam jeszcze raz. I ojej, co tu się dzieje. Jeszcze raz się tam cofnę i się rozejrzę tak na... Tak dokładnie, dokładnie. Przebadam każdy kącik, bo możliwe, że jeszcze coś tam jest. No ale kurczę, znalazłem dziennik. Znalazłem dziennik. Dziennik zbrodniarza. Dziennik. Podałem wszystkie mutagę. Kolejny eksperyment będzie dotyczył metabolizmu. Mutageny działają, powodują dziwne zmiany na skórze. Więc otwarcia, bla bla bla. Kurde, martwić się wygrażać, ale o kogo mógł chodzić? Nie wiem, może ten. Kurde, jak on się nazywał? Konstantino, czy jak mu tam było? No mniejsza z tym. Może on będzie coś wiedział na ten temat? Konstantino, ty coś wiesz więcej? Niestety nie, no niech cię szlak. Dobra, pójdę spać, bo potrzebuję maniorki. I potrzebuję maniorki, i potrzebuję maniorki, więc chodź do łóżeczka. I pójdźmy jeszcze raz na to miejsce. No mam dziennik, kurczę, i teraz co z tym dziennikiem mam zrobić? Przeczytałem go, to również. Mordercy, warto się rozejrzeć. Halvor, Halvor. Ignaz był z Delvanem w karczmie. Pierwszy raz go spotkał. Ignaz Delvan, okej, jeszcze zapomniałem o Delvanie. Ale Ignaz? Przecież z Ignazem chyba gadałem, nie? Więc no, więc chyba lepiej powinienem by było, wiedzieć. Dobra, sprawdźmy. Ej, 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 kobitko, proszę mi tutaj nie mówić, żebym się przymknął. Ja tu... Nie wierzysz w to? Ja będę gadał dalej, bo to jest moje, zagrajmy. Kurde, no daj mi przejść, głupi znaku! Co to jest? What the fuck? Nie dzięki, nie chcę się przytulać do jakiegoś kufla. Cześć, Kadif. A, Delvan zniknął. Aha, fajnie. Czy ten dziennik miał Ignaz? Czy ten dziennik miał Ignaz? Dokładnie ten! Okej, okay, czyli to dziennik Ignaza, więc Ignaz, niestety wtopiłeś, więc chodźmy do niego. Czekajcie, Ignaz, który to był Ignaz? Ignaz. Poza tym trzy ciała, kupca Jore, jedna Hanna i... Delvan ostatnio był w karczmie z Ignazem z biednej dzielnicy. Ignaz był z Delvanem w karczmie, pierwszy raz go spotkał. O, yo. To znaczy... Czemu nikt mnie nie słucha? Właśnie, dobre pytanie, stary, bo gadasz jakieś pierdoły, Halvor? Nie, dobra, czyli już wiemy, czyli to dziennik, więc powinniśmy chyba teraz móc iść zagadać naszych ziomków. No ale okej, ważne, że wymyśliłem w końcu, kto mógł to być. Czy tutaj nie ma przypadkiem jakiegoś Ignaza? Nie. Ale co się z nim stało? To ten, co go zamordowali? Ja już się pogubiłem w tym śledztwie? Nie mam pojęcia. Dobra, idę, napiję się herbatki, wasze zdrowie, cwaniaczki. Muszę przepłukać to moje zmęczone gardło. Dobra, lecimy. Chyba wszystko się dobrze nagrywa. Może nawet pójdzie tak dobrze, że rozwiążę w końcu to głupie śledztwo. Jest dosyć zamieszane, poplątane, ponieważ w dzienniku nie jest napisane wszystko o śledztwie. Więc ciężko tak, wiecie, w życiu złodzieja było tak zawsze wszystko w dzienniku napisywane, że mieliśmy jakąś wskazówkę, która mogła nas naprowadzić na właściwy trop. Tutaj tego nie ma. Właśnie to jest problem w tych dziennikach, że one nie zawsze pomagają. Okej, okay, Izgarodcie, ty kocie dziki na płocie. Co, nie? Serio? No to co ja mam z tym dziennikiem sobie zrobić? Chociaż czekajcie, czy Ignaz to nie był właśnie ten ziomek, co czarował i w ogóle? Znaczy, no, ten, co go odwiedziłem w dzisiejszym odcinku. Dlaczego ja zapominam tych imion wszystkich? Mam coś z pamięcią, cwaniak. Jeśli znacie coś na pamięć, to dajcie znać. Ja wiem, że orzechy pomagają, ale nie mam orzechów, więc dajcie coś takiego bardziej realnego. Znaczy, mogę kupić w sumie zawsze, nie? Dobra, Andre, ty coś wiesz? Nie, gówno. Dobra, idziemy. Prawdopodobnie Ignaz to jest właśnie ten ziomek, którego podejrzewałem od początku, no ale mniejsza. Więc jeśli znacie coś fajnego na pamięć, to ten... Ja wiem, że mogę sobie notować karteczkę jakąś tutaj z biurka wyciągnąć i w ogóle, ale jestem Robinem skateboardem, jestem leniwym człowiekiem, musicie to również wziąć pod uwagę, więc no, takie jakieś fajne pomysły jak macie, to dajcie znać. Oczywiście żartuję, nie musicie nic pisać. Moja pamięć jest całkiem okej, tylko oczywiście mam problemy z zapamiętywaniem imion. Ja zazwyczaj jakoś poznaję nową osobę, którą właśnie ktoś mi na przykład przedstawia. Cześć, jestem jakiś tam jakiś, albo to jest ktoś i ktoś. To ja zawsze zapominam. Ja dopiero po jakichś dwóch, trzech spotkaniach z tą osobą zaczynam zapamiętywać, jak ona rzeczywiście ma na imię. Nigdy nie mogę zapamiętać nikogo przy pierwszym spotkaniu, chyba że ma naprawdę bardzo łatwe i proste imię.
albo ma imię jak ktoś, z kimś, z kim mogę go skojarzyć, tą osobę, więc ja mam straszne problemy z zapamiętywaniem imion. Tak samo jak na przykład poznaję kogoś przez internet, to właśnie zapamiętuję częściej nick tej osoby niż właśnie jak ona ma na imię. I potem w rzeczywistości się z kimś spotykam i lecę nickami po wszystkich, bo po prostu nie mogę zapamiętać imion. Ignas, no tak wiedziałem, że to ty jesteś. To ty mordowałeś ludzi i prowadziłeś badania. Co? Ja? Zatrułeś wodę, bo zaczęły się bać twoje króliki doświadczalne. Prowadziłeś eksperymenty, z twojej winy zginęła trójka ludzi. Skończysz na szafocie. Nigdy! Okej, okay. Chyba cię pojebało, chłopczyku. Czy ty mnie chciałeś zabić? Okej, okay. Więc on ma oczywiście przy sobie niepamięć. Wow, 5 zwojów niepamięci. No to nieźle, ciekawy jestem po co mi to jest. I pewnie po nic. W ogóle, no właśnie, 30 punktów za mało. I tak dalej, i tak dalej. Masz sen, znaczy mam sen w sumie, więc też spoko. Wymagana, a nie, 5 many. Dobra, czas trwania 30 sekund. Okej, świetnie. Co mi powiesz, Ignazie? Teraz, po tym jak ci... Jeszcze o tym pogadamy, tak, na pewno. Hej, okay, Ignaz, dobrze, hej, hej. Jest. Co, dobrze, już dobrze. Co, mam go zabić? Ignaz rzucił się na mnie, musiałem go zabić. Okej. No gin! Kurde, zaraz ci spiorę, kombosa na zwłokach wbije. Gin. Okej, okay. Ignas się rzucił, musiałem go zabić, więc go zabijemy, żeby później nie było problemu, że taka gnida przeżyła tutaj, buhoho. Okej, okay, idziemy zdać raport, że udało nam się rozwiązać sprawę. Jej! Ostatnie śledztwo zakończone, znaczy się ostatnie śledztwo z pierwszego rozdziału, bo to były te trzy śledztwa, które otrzymaliśmy. Więc śledztwo zrobione. Miejmy nadzieję, że dostanę za nie dużo expa, żebym mógł się nauczyć siły i założyć nasz nowy miecz. Jeśli założę nowy miecz, będzie super. Okej, okay. Musimy teraz jeszcze dzisiaj w tym odcinku skoczyć do klasztoru, bo mam tam sprawę. Muszę pobłogosławić mój oręż. Okej, okay, ale to zanim to wszystko. Najpierw pójdźmy powiedzieć, że udało nam się rozwiązać sprawy wszystkie i dzięki temu miasto na pewno stało się lepsze. Hihihi, szubcio. No to lećmy. Zobaczymy co na to ziomuś. I przy okazji... Czy będzie miał jeszcze jakieś zadanie do wykonania? Nie wiem, wątpię, ale lepiej sprawdzić. Andre! Yo! Koniec. Aha, świetnie. Ignaz rzucił się, musiałem go zabić. No, okej, okay, czyli co? No, rozwiązałem sprawę, tak? To co, mam iść do tego, na dole ziomka? Kurde, nie wiem, ten nie chce ze mną gadać. Chyba, że ja od kogoś innego dostanę zlecenie na tą sprawę. Możliwe, że... A, no tak, w biurze śledztw raczej się oddaje te śledztwa, więc... To ma sens. O, Bartok, cześć. Ty żyjesz jeszcze? Kurde, nie pamiętam, żebym cię... A nie, przecież nie byłem z nim na polowaniu. Boże, ja zawsze go zabijam, jak on jest na polowaniu. Znaczy, zawsze dostaję. Zagadka łowcy głów rozwiązana. 3000, kolejny poziom. Uii. Tak, świetnie się spisałeś. 1000 złota i 3000 doświadczenia. Genialnie, bardzo dużo doświadczenia. Dzięki czemu pójdę się nauczę siły i będę mieć lepszy miecz. No to hyc. Pięknie, kurde, pięknie, pięknie, pięknie. Ach, kobiety w gotiku są straszne. Znaczy nie wiem, czy zauważyliście, ale zazwyczaj gdy te laski gadają na tym rynniaczu albo gdziekolwiek, to zawsze gadają tak, że wiecie, lepiej żeby się przymknął albo coś takiego. I tak niefajnie. Tak, twórcy gotika wiedzieli, że ktoś będzie go nagrywał i specjalnie tak strollowali. Okej, chcę być silniejszy. Dała mi tą piąteczkę, dziękuję. Mam 110 siły. Już jesteś silny. Jeśli potrzebujesz dalszego treningu, będziesz sobie musiał poszukać innego nauczyciela. No nie, Wulfgar, please, 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 nie. Chcę. No, nie kłam. Znaczy on... Już... Cholera, czyli co, nie będziesz mógł mnie uczyć powyżej 110? A ja mam 120. Okej. Okay. Aha, rzeczywiście ja mam 120, dobra. Więc nowa kosa na pleckach, jak widzicie, zajebisty mieczor. I jedyny quest, który musimy wymagać. Powinien udać się do klasztoru, by konsekrować swój miecz. Potrzebuję 2000 sztuk złota. Muszę też oddać przysługę magom. W takim razie udajmy się w podróż i zobaczmy, co tam w klasztorze. Więc jak widzicie, nowy miecz, wygląda on naprawdę śmiesznie, ma takie ząbki i wygląda kozacko, no musicie przyznać, że lepiej niż ten poprzedni. Fajny jest ten srebrny, srebro ze złotem połączone, ładnie to wygląda, takie paladyńsko, paladyńsko na poziomie. I właśnie biegniemy, więc która ta minuta? 20 minuta dopiero, o bracia, to jeszcze mamy trochę czasu. Fajnie, że udało się rozwiązać w końcu tą sprawę z... łowcą głów i naszym z tym gościem od eksperymentów i tak dalej, więc udało się, jest plus, props i w ogóle. A, i dzisiaj jeszcze, jeśli, o, ma, naszy ten, ojej, dobra, w ogóle, dlaczego ja nie korzystam z mojej F5, ciągle o tym zapominam. Mamy poszukiwacza, który niestety będzie chciał mi na pewno spuścić w pierdul, no właśnie. Dobra, dobra, gadaj sobie,
Oczywiście nie wiem, dlaczego ci poszukiwacze w ogóle tam nie gadają. Teraz poznasz prawdziwą moc mego pana. Nic cię już nie uratuje. Aha. Kurde, oni się zachowują tak, jakbym był bezim, a oczywiście nie jestem bezim. W ogóle strzeliłem go na dwa strzały, nie? Okej. Oczywiście oni coś tam mają, jakieś pierdoły, to sobie wezmę w sumie, chociaż nie wiem po co. Ale luz. Zachowuję się tak, jakbym był bezim. Oczywiście nim nie jestem, no ale dobra. Trochę kamerkę zoomuję. I dzisiaj jeszcze po południu pojawi się vlog. Taki krótki vloguś, taki miniutki, taki malutki, z 10 minut nieco ponad. Tytuł będzie prawdopodobnie 3 grzeszki YouTube'a albo coś takiego, więc no mam nadzieję, że troszeczkę was zainteresuje ten temat i że sobie obejrzycie tego vloga przyjemnie i właśnie obczaicie całą sprawę. Okej, tam stał sobie ziomek, oczywiście do niego nie zagaduję, lecimy sobie dalej. No. Także 3 grzeszki YouTube'a, vlog po południu, po tym odcinku, więc jeśli obejrzeliście ten odcinek, to prawdopodobnie gdzieś za chwilę albo już jest ten właśnie vlogas, więc spoko. W ogóle właśnie się powinien kończyć renderować na laptopie, bo teraz robię tak, że vlogi renderuję sobie na laptopie, a właśnie zagrajmy na komputerze. Wtedy tak jakoś fajniej. Znaczy laptopa po prostu przerobiłem troszeczkę na takiego na taką stację vlogową. Więc jeśli gdzieś będę na jakimś wyjeździe i tak dalej, to właśnie będę mógł sobie montować vlogasy na laptopie, dzięki czemu będę mógł bezpośrednio z niego sobie wysyłać. Więc subcio. Laptop ogólnie jest całkiem mocny, dlatego też bardzo spoko, że się na nim da tak montować. No ale wiecie, vlogi to nie są jakieś bardzo wymagające produkcje, więc wystarczająco daje radę. No wiadomo, jeśli jakiś vlog jest konkretniejszy, znaczy się na przykład gdzieś jakiś, wiecie, większy, taki wypaśniejszy, no to wiadomo, że montaż jego też trochę zajmuje, ale zwyczaj ja robię tak, że po prostu gadam, podkładam muzyczkę, coś tam, jakieś efekty i do domu i tyle. Nie no, dobra, lecimy, jesteśmy już prawie przy klasztorze, widzicie, szybko mija podróż. Oczywiście ścierwojady sobie gdzieś tu hałasują, nawet w sumie nie muszę ich bić. Po prostu pobiegnę sobie bezpośrednio do klasztoru. No, i ogólnie rzecz biorąc, tak wygląda sytuacja. Ciekaw jestem, jaką będę musiał przysługę paladynom złożyć. Znaczy, jaką przysługę zrobić. Miejmy nadzieję, że nie będzie to nic bardzo wymagającego. Nie wiem, jakieś krzyki słyszą się w domu. Oj, moją siostrę ktoś woła. Okej, mniejsza. Cześć Milten, witaj paladynie. Co cię tu sprowadza? Przybyłem konsekrować swój miecz. Proszę, oto klucz do klasztoru. Okej, dzięki. Okej, jak się okazuje, mam chyba mieć obiad, dlatego te krzyki tak wszyscy krzyczą i w ogóle. Ach, dobra, to za chwilę zajdę na obiad, ale tymczasem zobaczmy co tam. Cześć, Parlan, czy z tobą mam zagadać? Pewnie nie. Oczywiście nie, od razu udajemy się do Konstantina, do Pyrokara. Zobaczymy, co Pyrokar nam tutaj powiem. Cześć, Pyrokarze. Zamieszam w twym garze. O, mistrzu, przybyłem konsekrować swój miecz. Dobrze. Jak wiesz, musisz złożyć Innusowi ofiarę w wysokości 2000. Oprócz tego potrzebujesz mojego błogosławieństwa. Ale najpierw musisz wyświadczyć nam przysługę. Uda się do Neoraza. Prowadzi on badania nad dziwnymi stworzeniami w mrocznych szatach. Pojawił się one ostatnio w całym Gorinis. Myślę, że możesz mu pomóc. Znajdziesz go w laboratorium w podziemiach. Okej, idziemy do laboratorium w takim razie i będziemy musieli pomóc magom. Miejmy nadzieję, że to nie będzie bardzo trudne i wymagające. Prawdopodobnie będziemy musieli wymyślić to, że właśnie, nie wiem, woda święcona oczyszcza kapliczki albo coś takiego, potem Bezi dostanie tego questa i tyle. Chociaż nie, Bezi nie może dostać tego questa, jeśli jest u najemników. Z tego co mi się wydaje, ten quest jest chyba tylko dla paladynów, oczyszczanie kapliczek. Miałem ci pomóc w badaniach. Tak, i świetnie. Bo widzisz, prowadzę badania nad dziwnymi postaciami, żywe się poszukiwaczami. I tak tylko szczerze, nie mam nad czym prowadzić badań. Potrzebuję 3 porcji krwi, przynieś mi je. Okej, 3 porcje krwi poszukiwacza, więc wydaje się to zadanie bardzo nietrudne, więc spoko. Chyba nawet już jedną próbkę gdzieś zdobyłem dzisiaj. Przy okazji, otworzę sobie te mieszki, bo jak widzicie jest w nich trochę hajsika. Chociaż, tak, mam jedną próbkę, potrzebuję jeszcze 2. Mam tutaj próbkę, krew poszukiwacza. Śmieszna sprawa. Okej, czyli potrzebuję jeszcze 2 poszukiwaczy zabić. No to jazda. Spróbujmy znaleźć jakiś. Myślę, że nie będzie to trudne, bo poszukiwaczy jest dosyć sporo. Zwłaszcza przy przełęczy, więc w tamtą stronę myślę, że jeśli się udam, to znajdę co najmniej 2 ziomków.
Szkoda, że nie mam magicznego tamburyna, dlatego będę szukał ich w jak najbliższej okolicy, żebym nie musiał się nabiegać specjalnie i tracić czasu, więc poszukajmy dwóch poszukiwaczy więcej. W ogóle śmieszna sprawa, że magowie ognia, paladyni, a tu nagle tacy poszukiwacze, no nie? W sumie, gdyby paladyni i magowie ognia połączyli siły, to by tych poszukiwaczy wypędzili w Trymiga, przecież taki poszukiwacz to nie jest nic ciężkiego. Ja oczywiście sobie tu ścierwojadki zbiję, w sumie niepotrzebnie, ale wiecie, po prostu będą mnie wkurzały później, gdy tu będę wracał. A już je wykończę, to tyle. Czekajcie, tam nie siedzi jakiś poszukiwacz? Co tam jest? Nie, polna bestia, git. A tutaj jest ziomek, aha, tutaj nie ma już tego typka, co tu prowadził. Okej, okay. Znaczy co siedział przy tym... Przy kapliczce, dobra. Lecimy, w takim razie znajdę dwóch poszukiwaczy, będę mógł oddać krew i myślę, że będzie całkiem spoko. I powinni poświęcić mój mieczyk i będę miał święty mieczor zajebistości i będę łamał nim wszystkie kości. Co tu za szczury tam hałasuje? O, jaki piękny hit, ty, nice. Skoczył sobie pod taką górkę, grubo. Okej, to oczywiście jest kapliczka, z której chyba nie będę mógł korzystać z racji tego właśnie, że są poszukiwacze. Kapliczki są zmienione na niedobre kapliczki, no chyba, że będzie już je przyświęcił. Dobra, sprawdźmy. Tam jest poszukiwacz numer 1 i tam po lewej gdzieś pewnie będzie poszukiwacz numer 2. Przynajmniej tak mi się wydaje, że gdzieś tam na ścieżce powinien siedzieć, chociaż nie wiem. Dobra, widzę tamtego, to pójdźmy do tamtego. Więc easy. Nawet oni nie są jakimś większym zagrożeniem, bez problemu sobie oczywiście damy radę. Tutaj akurat jeden sobie biega, oczywiście wyciągnę sobie już teraz mieczek, podbiegnę do niego. I mu zaraz sprzedam kopa. O, a tam drugi już chodzi, więc jest idealnie. Oni sobie tutaj patrolują teren. Poddaj się, póki jeszcze możesz. Stąd nie ma ucieczki. Aha, oczywiście, tak, koniec Eldo. Coś cię dusi i ciśnie. O, coś mi ciśnie, to na pewno moje, mój obiad, który zjadłem. Nie no, jeszcze nie jadłem obiadu, także nie mam nic uczyć. Lololol, głupie, głupoty. Dobra, chodźmy jeszcze, strzelimy w papę tamtego cwaniaka. Jolololololol. Niech, kurde, musicie mnie zagadywać za każdym razem, jesteście bardzo wnerwiający. Teraz poznasz prawdziwą moc mego pana, tak, poznam jego moc. Świetnie, chyba jak ci sprzedam strzała. O, kurde, co tu się stało? W ogóle on mi nie zadał tak bardzo obrażeń, że to jest niesamowite. Okej, okay, trzech typów pokonanych. Krew mamy, weźmy sobie, łyknijmy coś ku pokrzepieniu. Może być to grzyb. Ciemny grzyb zawsze spoko. W ogóle oni mi damage nie zadają, to jest niesamowite. Okej, okay, wracamy w takim bądź razie do klasztoru, aby oddać próbki krwi. Jak widzieliście sami, nie było to wcale trudne. Dzięki temu, że założyłem sobie ten swój super uber mieczor i w ogóle mam zbroję paladyna, to idzie wyśmienicie. Więc dobra, lecimy w takim razie, oddamy próbki do właśnie do laboratorium i zobaczymy, co się z tego stworzy. Czekajcie, tędy? Nie tędy, jeszcze kawałek dalej. No i ludzik, fajnie. Znaczy, najważniejsze jest to, że wiem, co się dzieje i co robić, bo czasami są takie mody i takie questy w Gothicu, że człowiek nie wie, człowiek zgaduje często, czy aby na pewno to jest dobra droga, albo czy aby na pewno tak trzeba to zrobić. Wiadomo, pierwszy raz jak przechodziłem Gothica, to było bardzo, bardzo dawno temu, to już w ogóle byłem pogubiony totalnie. Zazwyczaj szukałem gdzieś na forach. Jeszcze to były czasy, gdy internet był bardzo taki nierozwinięty, nie był taki mega dostępny. Więc często, gdy miałem jakiś problem w Gothicu i naprawdę nie mogłem sobie z nim poradzić na żaden sposób, wtedy sobie szedłem do kafejki internetowej, płaciłem 3 zł i siadałem na godzinę przy komputerze. I sprawdzam oczywiście jakąś pocztę, e-pulsa, bo wtedy zamiast Facebooka i naszych klas jeszcze z e-pulsa się korzystało. Więc sprawdzam sobie e-pulsa, skrzynkę pocztową, jakieś tam portale społecznościowe, Gothica PHX czy jakieś nowe komiksy są. A potem siadałem sobie przy solucji i spisywałem co cięższe zadania, jak je rozwiązać. I w ten sposób zazwyczaj spędzałem czas w kafejce. No oczywiście, czasami się szło z ziomkami, z kolegami grać w jakiegoś CS-a, Warcrafta albo Quake'a i fajnie się, albo w Tibioszkę oczywiście, ale no to stare dzieje, nie wiem, czy może ktoś pamięta jeszcze czasy kafejki internetowych tutaj, to jeśli pamiętacie, to możecie napisać, że jesteście jeszcze, że jeszcze pamiętacie kafejki internetowe, jak tam się przesiedywało godzinami i razem z różne rzeczy się robiło, naprawdę fajna sprawa. No dobra, ale mniejsza, jesteśmy już na miejscu, teraz będziemy oddawać krew poszukiwaczy, yeah. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Hey. No raz. Mam 3 krwie poszukiwaczy. Tak, bardzo dobrze. Możesz udać się do Pyrkoara i powiedzieć mi, że pomogłeś. Dobra, więc świetnie. 3 przedmioty oddane. Dzięki temu pomoc tutaj się udała i zobaczymy, co na to wszystko Pyrokar. Mam nadzieję, że Pyrokar będzie już zadowolony i że chętnie
poświęci mój mieczek i będę miał super kosy święto, która będzie biła wszystkich ostro w papę. No ale zobaczymy, co tam Pyrokar powie na ten temat. Pyrokarze, co tam w twoim garze? Czy pomogłem Nerasowi? Tak. Tak więc otrzymasz moje błogosławieństwo i nosi odwieczny pan światła i ognia, pobłogosław tego człowieka, a swego usługę umiłowanego. I skonsekruj swój miecz, ale najpierw wypij tę miksturę. Dwie przedmioty mikstury otrzymałeś. Co za mikstura? Strzała nie. Eliksir leczniczy, pełnia życia, mana. A tu są uleczenie z opętania. Więc czujemy ulgę, wypiłem sobie, świetnie. Więc jesteśmy już teraz święci na maksa i możemy pójść poświęcić swoją kosę. Zgaduję, że to się odbywa tutaj w kaplicy. Mardruk, czy ty mi poświęcisz moją koszkę? Nie. Tutaj siedzi sobie paladyn Sergio. Sergio chyba... Zobaczymy, czy Sergio mi coś powie. Hej, ty! Nie. Dobra, więc kapliczko. Posągu Innosa. Konsekracja miecza 2000. Więc 2000 złota i miecz oddałeś. Okej, okay, a jeszcze bym się pomodlił. I masz stówkę. No i zręczność plus jeden. Dzięki, Innosie. Ty gruby nosie. Okej, okay, miecz zakonu. 140 obrażeń, 120 siły wymagane. Oczywiście możemy nosić. No i mamy naprawdę solidny kawałek żelastwa na pleckach. No i co teraz? Miecz paladyna. Mogę już konsekrować swój miecz. Właśnie to zrobiłem, czyli co? Teraz chyba powinienem udać się już do miasta, do Lorda Hagena chyba. I tak powinno być. Dobra, jeszcze zrobię tu zapis, bo jeśli się okaże, że jednak nie muszę iść do Lorda Hagena, muszę jeszcze zrobić coś... A czekajcie. Tak, żeby nie było, pójdę jeszcze do Pyrokara, zagadam do niego, zobaczymy, czy coś mi powie. Bo wiecie, lepiej to sprawdzić, niż potem, żeby była lipa. Okej, okay, Pyrokarze? Nie. Dobra, więc chyba powinniśmy... Nie, nie chcę zabijać Pyrokara. Nie, 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 przepraszam. Lecimy do miasta portowego, sprawdźmy, czy udało nam się. Więc Eldorado. Ding dong i jesteśmy. Świetnie. Ahoj, przygodo na Wałbrzych. Znaczy się, lećmy na górne miasto i zobaczmy, czy to już. Okej, okay, jesteśmy no do koksani, jesteśmy naprawdę mocno. Mamy dużo siły, dużo kryta. Naprawdę dobrze opancerzeni, więc myślę, że nie powinno być żadnych problemów tutaj z dalszą rozgrywką. Mam nadzieję tylko, że właśnie nie trafię na jakiś bardzo dziwny quest, którego albo nie będę potrafił wykonać, albo będzie naprawdę ciężki, więc lepiej, żeby tak nie było. Okej, okay, więc co, idę zobaczyć i myślę, że będę kończyć. Skoczę na ten obiad, bo rodzinka za chwilę będzie znowu pewnie... O, obiad, dlaczego już nie przyszedłeś, już wystykło wszystko? Wiecie, te sprawy. Ach, dobra, więc sprawdźmy, czy rzeczywiście się już wszystko powiodło. Tajemnica. Tu żadna tajemnica, oczywiście. Żadna tajemnica, więc wbijamy sobie tutaj. I zobaczymy, co to Hagen. Więc 3, 2, raz, Eldoszka. Cześć, Hagenku. Co tam u ciebie? Mój miecz został konsekrowany. Teraz zostałeś sługą Innosa. Od dziś to ja będę powierzał ci zadania. Aha. Nie oddalaj się jeszcze. Niedawno wysłałem grupę strażników miejskich, aby rozbiła siedzibę główną bandytów. Jednak znajduje się ona w pobliżu farmy Onara. Najemnicy nie przepuszczą naszych. Pójdziesz tam i załagodzisz sytuację, bo prowadzisz też atak. Tak jest. Okej, okay, czyli będziemy przeprowadzali główny atak na siedzibę bandytów. Ale to oczywiście uda się nam w kolejnym odcinku, więc zakończę odcinek w tym samym miejscu, w którym go rozpocząłem chyba, już z mieszem wykoksanym i w ogóle ze wszystkim zrobionym. Więc do usłyszenia w ogóle, Skype, mam nadzieję, że odcinek ten wam się spodobał, pamiętajcie, łapkę w górę i komentarz pod odcinkiem i słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa!